zdrowie. Dzień dobry, to jest kolejny vlog na moim kanale. I dzisiaj jest moja bliska. I razem dzisiaj zrobimy tortille razem z frytkami, pomidorem oraz sałatą. Ponieważ tylko te 3 składniki mamy w domu i jest piątek, więc nie możemy użyć mięsa. Eliza, żyjesz jak tam w szkole? Dobrze. No to pogadamy. Więc Eliza wróciła ze szkoły i teraz jak widzicie jest sobie robione... No akcja, nie mamy w ogóle nic, nic nie mamy. Więc myślałam, że do tortilli dam ser, pomidor, frytki i jak się nazywa pekinkę. Kapusta też sałata? Pekinka. Pekinka. Więc mam nadzieję, że będzie dobre. Trzymajcie kciuki. Coś przyjrzenie. Ej, keczup jeszcze. Jest widzowie siwy. Eliza tutaj keczupuje nasze tortille. Jest pokrojone wszystko. Frytki się gotują, prawda? Nie wiem, smażą, nie wiem jak się mówi. Nasz toster też działa, więc zaraz będziemy jeść mega niedobre tortille. Zrobione z wszystkiego, co tylko jest. Tak? Dobrze widzowie. Mamy już wszystko. Jak widzicie, nasze tortille się prezentują w ten sposób. Są to wege tortille. Mega cool. Mega cool. Myślę, że nie widzieliście nigdy takiego przepisu. Ja wam właśnie go zapodaję. Parę składników, a jak będzie dobre. Widzowie! Zaraz zobaczycie. Nie wszystko położę, skąd jest nam. Nam się tutaj tortillkę rozwaliła troszkę, prawda? No, ciepły. Dobra, daj mi szybko wykałaczki pół, bo tu jest ważna sprawa. Czekaj, bo musimy łączyć. Widzowie, jest dobrze. Siedzę i robię tortillki. Bardzo dobrze. Ja się trochę parzyłam w ogóle, ale spoko, przeżyję jakoś. Serio, mamo, możemy mieć tortillę w domu? Mamy tortillę w domu. Tortilla w domu. Dobra, Elizaczek robi taste test. Jak tam? Jeszcze nie wiem, wyjdę sam do środka. Ja sobie też wcinam, jak widzicie. I nawet jest to dobre i mu wyszło. A ty tak myślisz też? Nie wiem, teraz myślę, że wykałaczkę zaraz będę miała. Zjesz sobie wykałaczkę. Ale... Elizaczek, który przyszedł głodny tutaj do domu. Dobre. Dobre? Yeah! Moi drodzy, Eliza teraz sprząta po obiedzie, a ja biorę się za studia i muszę ten obraz interpretować i zanalizować. Napisałam już 4 strony, więc jest całkiem dobrze. Więc jeszcze jedna mi strona została, ale no nie jest zbyt łatwo. Obraz wygląda właśnie tak. Jest to szał uniesień Podkowińskiego chyba, jakoś tak. Jak widzicie, to jest moja... Nie czytajcie tego, to jest po prostu jakieś... No... No niezbyt ciekawe rzeczy, ale staram się, okej? Okay? Staram się mega. Eliza, widzisz obraz teraz przed sobą. Jakbyś go zinterpretowała? Śmiało. Powiedz coś na temat tego obrazu. Co myślisz? Co on przedstawia? Ma tutaj kobietę, konia i jak myślisz, co to symbolizuje? Nie czytaj tylko mojej pracy. Nie czytam. Sama z siebie powiedz, jak myślisz? Symbolizuje to śmierć. Okej. Okay. Bo nie skojarzył mi się, jak było ten 4 z Apokalipsy z Biblii. Mm-hmm. Jak było 4 jeźdźców i też tam był ten taki trupobiały koń. A ten koń jest czarny. No wiem, ale mi się z nim skojarzył. No i kojarzy mi się, że ona jest taka czysta, taka biała, taka wiesz, taka wolna. Mm-hmm. I ten koń ją jakby znosi na czarną stronę i że ona jakby już umarła. Co jest? Ale Dybora jest. A on chce, wiesz, do światłości, nie? Aha, to ja to wiesz jak napisałam? Nie. Ja teraz powiem tak, napisałam tak. Widzowie, to jest mega mocno, nie? Jeśli nie dla mnie obrazem przedstawiającym miłość. Niebezpieczną, toksyczną, uzależniającą, pełną bólu, smutku i wyrzeczeń. Taką, która łączy dwójkę ludzi niesamowicie mocną więzią, prawie nierozerwalną, jednocześnie niszcząc ich życia. I ten koń próbuje uciec w stronę światłości, a ta baba go ciągnie. To jest tylko, wiesz, taka przykrywka, nie? Że ona niby jest dobra, a tak naprawdę jest w środku zła, bo jest po stronie ciemnej. Dobra, nie? Muszę napisać, kurde, jeszcze jedną stronę i mogę wysłać tej babie to. Więc nice! No, fajne. No, i będzie z niej gorsze, że zrobiłam niespodziankę moim rodzicom już i posprzątałam cały dom. I napadało śniegu i zastanawiam się, czy by nie odśnieżyć. Więc Eliza... Ja nie będę sam odśnieżać. Nie ma szans, Emma. To co? Bierzemy się za łopatę. Let's go! Chodź. Chodź, idziemy szybko! Idziemy odśnieżać! Nie. Moi drodzy, jesteśmy tutaj już na zewnątrz. Będziemy oczywiście odśnieżać. Patrzcie, jak to jest ładnie. Bardzo cool. I Eliska otworzy nam adwentarz dzisiaj, więc Eliza, przystąpisz do otwierania zaraz. Chodź tutaj. Zobaczymy, co dzisiaj w adwentarzu się kryje, czy w talerzu adwentarzu. Sorry, tak w ogóle w połowie filmu, no ale dawaj. Tej stalkera jest taki malutki, patrzcie. To jest jakiś misiu. To jest mój ulubiony perfumy, widzowie z Polsa. Ej, przysięgam, to są moje ulubione perfumy. To są moje ulubione perfumy.
To jest top 1 perfumów, jakie istnieją, przysięgam. To jest też nieco foja, no wiadomo, że tak. To jest piękne, Elizo, to jest taka... Yeah! O, kurde, ty jesteś nienormalny. To wie. Eliza chce się zdecydowanie bić tutaj. I zaraz tu wylądujesz. I to takiego... Eliza, zostaw mnie. Słyszysz? To nie jest śmieszne. Zostaw, odłóż ten perfum. Odłóż te perfumy, tam. Nie, bo się bić. Się bezpieczna. Chcę za... powąchać. Chcę powąchać śnieg zaraz. Dobra widzowie, odprowadzamy, ale to musimy z odśnieżanie. Ja mam nadzieję, że moi rodzice będą ze mnie dumni. Nie mam pojęcia, jak to się w ogóle robi. Co, tak się śnieżą? Dobra. Lecimy z tematem widzowie. To jest dużo do odśnieżania bardzo. A patrz ile jest śniegu. Ale akcja, ale jest... Ej, ale to napadało, to niemożliwe. Szczerze widzowie, jestem top jeden córek. Sorry. Wypadłaś trochę tutaj. A ty możesz mnie nagrywać. Ej, szczerze? No kurde, weź mnie nagrywać. Szczerze? Odśnieżanie jest strasznie fajne, to jest moja pasja. Jest kurde, chodzisz się, odśnieżasz. Strasznie fajnie. I w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje buty. To jest rozmiar 30 chyba 2 w ogóle. 36. Ja mam 37. Właśnie, 38. Tam do tamtąd. Tam nasza brama się nie zamyka, bo jest śnieg jakby, co? Ej, nie wiem, czy jestem w stanie zrobić. Mam nadzieję, że tak. Dobra, robimy drogę Emilii, żeby widziała, dokąd ma odśnieżać. Emilia tam jest. A ja robię drogę butem, bo nie mamy dwóch łopat. Emilia tam odśnieża. Nie wiem, czy widać. Biedna się męczy tam z tym śniegiem. Ale idzie jej coraz lepiej. Ja powiedziałam, że mogę jej pomóc, ale do niej niestety nie mamy dwóch łopat. No, więc niestety musi sobie jakoś radzić. Dobra, mamy tu pięknie odśnieżone. To już jest większa, duża część. Tutaj jeszcze nie jest odśnieżone, ale Emma tam przed bramą odśnieża. Co tam? Elo. Elo. Co tam? Ciężko, pewnie plecy wysiadają. Masakra, to jest najgorszy moment w ogóle. Co na kamyku i asfalt i auto jeżdżą i masakra. Dużo jest śniegu i to but. Nie chodzę. A czy odśnieżanie to nie jest twoja pasja? Jest! A tu sobie piesek idzie drogą. Kto jak odśnieża? Fajnie. A to ja się dobrze bawię. Ekstra. Takie do przerwy. Teraz młodzi widzowie pracują. Eliza super daje sobie radę, jak widzicie. Okej, ale go się wypycha. No super, powiem ci, że... Idziecie to w przebojowym tempie. Ekstra. Świetna jesteś, Eliza. Super ci idzie. Jak już to, że musimy właśnie odśnieżyć odtąd do tamtąd i koniec, ale szczerze to był najgorszy fragment, to było pełno śniegu. Także już jest dobrze w miarę. Widzowie, minęła chyba godzina. I odśnieżyliśmy wszystko. Eliza tutaj ścieżkę ładnie walnęła, kurde. Mega fajnie odśnieżone. Nie wiem, co Eliza teraz zrobiła. Teraz już nie może. No już. Nie, nie mogę, Eliza. Jaka sik. Co za kłopa. No ja tu odśnieżałam. No ja wytrzymam z tą babą. Nie, mój zegar jeszcze. Zabawa. Ja zostanę już taką. Ej, bo jeszcze trochę masa. Idziemy do domu, widzę.
kamerę. No dobrze, widzowie, ogólnie rzecz biorąc już nasz vlog powoli dobiega końca i chciałam wam tylko wytłumaczyć dlaczego ten vlog jest 18 grudnia i wczoraj nie było vloga. I ogólnie rzecz biorąc to po prostu wiem, że pytałam się was o zdanie przedwczoraj na vlogu, czy wrzucać codziennie odcinki, czy co dwa dni, ale stwierdziłam, że dla mojego i dla waszego dobra będzie lepiej, jak po prostu będę wrzucać te odcinki co dwa dni o godzinie 15:30, tak, że będziecie mieć jeszcze vloga 20, 22 oraz 24. Ale będą to takie fajne produkcje, bo stwierdziłam, że po prostu no, nie ma sensu totalnie żadnego nagrywanie codziennie takich filmów na siłę, co nie? Więc no, wydaje mi się, że tak będzie lepiej, wygodniej i tak dalej. No i tyle mam tutaj w tym kontekście do powiedzenia, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, ale naprawdę wydaje mi się, że będzie lepiej dla mnie i dla was też. Po prostu każdy na tym skorzysta, według mnie, więc proszę, nie miejcie mi tego za złe. Codziennie odcinki macie na moim głównym kanale, na kanale Milki, gdzie są oczywiście odcinki z Minecrafta 14:30 i chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie, że na mojej, znaczy nie na moim, na sklepie Paliona, Palion Style są moje breloki, więc jeżeli chcecie, to koniecznie kupujcie. Są bardzo fajne, jeszcze jak kupicie teraz, to macie szansę, że wam dojdą one przed świętami, więc zachęcam. A ja kończę odcinek, widzimy się jutro o godzinie 14:30 na kanale Milki i pojutrze na tym kanale o 15:30. Na fajnym, mam nadzieję, że vlogu. Także miejcie się dobrze, życzę wam miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy dogadacie. Najserdeczniej się usiadli dla was. I ten, mam nadzieję, że wygra Francja. Pa!